Cześć, wprosiliśmy się dzisiaj do Krzyśka, który jest tatuażystą. No właśnie, tatuażystą czy tatuatorem? Bo Wiesz widziałam co, różne określenia. jest to bardzo, bardzo indywidualne. Niektórzy określają się tatuatorami, tatuażystami, artystami tatuażu. Także każda forma jest dowolna. Okej, okay, czyli robię tatuaże po prostu. Fajnie. To może pytanie na rozgrzewkę. Wiem, że masz taką sympatyczną ksywę. Kreci. A to jest jakieś skojarzenie z tym krecikiem z bajki? Tak, podobno tak. No podobno jak byłem w szkole, miałem dosyć duże afro i dziewczyny w klasie powiedziały, że wyglądam jak krecik z czeskiej bajki i już tak zostało. Okej. No właśnie, także zacznijmy od początku. Jak wyglądała twoja droga do tego, żeby tatuować ludzi? Czy skończyłeś jakąś szkołę plastyczną? Nie mam żadnej edukacji plastycznej, bo w tym kierunku nigdy się nie edukowałem. Swoją przygodę ogólnie ze sztuką zacząłem, jak miałem około 13-14 lat. Zacząłem robić wtedy graffiti. Byłem małym wandalem i to był mój pierwszy kontakt, że tak powiem, z jakąkolwiek formą sztuki, którą się zaraziłem. Robię to do dzisiaj, już nie robię żadnych nielegalnych rzeczy, robię tylko rzeczy albo na zlecenia, albo tylko na jakichś festiwalach graffiti. No i mniej więcej tak to wyglądało. Zacząłem od graffiti, później w wieku 15-16 lat kolega w domu tatuował, zrobił mi mój pierwszy tatuaż. Spodobało mi się to na tyle, że poprosiłem go, żeby czy byłby w stanie mi zaprezentować, jak zrobić samemu maszynkę do tatuażu. Pokazał mi, jak ją zrobić i zacząłem tatuować najpierw na sobie, później na znajomych, na rodzinie. Ludzie nie myśleli o tym, że to jest forma sztuki czy okay. coś, tylko to w latach 2000, na początku lat 2000 jeszcze, jak internet nie był tak mocno rozwinięty, ludzie nie mieli też szerszego spektrum. Mm-hmm. W Polsce ogólnie, w Europie popularne były tatuowanie tribali albo napisów w gotyku, czy twarze klaunów. To były jakieś takie generyczne rzeczy i mniej więcej takie rzeczy tylko w czerniach, jakieś proste, graficzne rzeczy się wykonywało. Nie były to jakieś mega artystyczne rzeczy. Teraz w dobie internetu wszystko jest łatwiejsze i łatwiejszy jest dostęp do czy to do wzorów, czy ogólnie do sprzętu. My nie posiadaliśmy takiego dostępu. Wtedy jedyną formą jakiegoś kontaktu z tatuażami, no to było oglądanie gazet w Empiku na przykład. Nie było czegoś takiego, że szedłeś do studia tatuażu. W Białymstoku było tylko jedno profesjonalne studio tatuażu, jak ja wyjeżdżałem. Teraz jest bodajże chyba 17 czy 20, także to też pokazuje, jak to na przestrzeni powiedzmy ostatnich 15-20 lat się rozwinęło. Droga do tego no, była trochę ciężka ze względu na to, że właśnie nie mając tej wiedzy takiej technicznej, będąc samoukiem, znacznie dłużej mi zajęło dojście do tego etapu, w którym ja byłem zadowolony z pracy, którą produkuję. Także no, szczerze powiedziawszy, na pewno trochę skóry zmarnowałem, zanim doszedłem do tego etapu, na którym Jasne. Jestem teraz. Bo też to było wtedy inne czasy, nie? No a troszeczkę pewnie, tak. No właśnie teraz zupełnie to inaczej. Teraz wchodząc na internet można cały zestaw gotowy do tatuowania kupić. Oczywiście jest to wątpliwej jakości i może na początek nauka i obsługa sprzętu, tak, to się nadaje, ale jeżeli chodzi o wykonywanie pracy, raczej... To zaraz będziemy o tym gadać, ale jeszcze chciałam cię zapytać, czyli tak, była szkoła średnia, liceum, a potem co robiłeś? Od razu tatuowałeś? Nie. Profesjonalnie domyślam się, że nie, że było nie, coś innego po drodze. Właśnie po drodze to i małem się różnych zajęć. Po skończeniu liceum, po napisaniu matury nie poszedłem na żadne studia, tylko poszedłem do pracy. Pracowałem w różnych branżach, od rozkładania towaru w sklepach na nocne zmiany, po pracę w drukarni, po wstawianie okien dachowych, byłem inkasentem gazowym. No naprawdę, okay. naprawdę bardzo, bardzo różne, wiele różnych rzeczy robiłem, ale w międzyczasie cały czas rysowałem, cały czas jak miałem okazję i możliwość, ktoś po prostu dał mi się podłożyć pod igłę, no to tatuowałem najwięcej, jak cały tylko czas mogłem. To było? Tak, no trwało to powiedzmy od momentu, kiedy zaraziłem się tą pasją, do momentu pierwszej profesjonalnej pracy, trwało to około 3 lat. Czy takiej pracy prawie pierwszej profesjonalnej jako tatuażysta? Jako tatuażysta, gdzie zaproponowano mi pełen etat w studiu tatuażu. Czyli był etat w studiu? Tak, nie było to niestety w Polsce, bo wyjechałem w 2004 roku, jak pierwszy raz wziąłem maszynkę do tatuażu, wyjechałem rok później, a zacząłem tatuować pod koniec 2007. Także no,
I od tego momentu to już właściwie i od tego momentu to stało się moją pasją, moim stylem życia, moim hobby, moją pracą, wszystkim no na pełen. No i właśnie teraz możesz się pochwalić, bo wiem, że jest czym. Jeździsz po świecie i tatuujesz. Do tego stopnia jakby zrobiłeś karierę, że bywasz gościnnie w różnych studiach w Europie, w Stanach. Tak. Udało mi się to głównie dzięki temu, że zacząłem jeździć na konwenty tatuażu, gdzie są to po prostu miejsca spotkań ludzi z branży, gdzie możemy się wymieniać doświadczeniami. Są tam prowadzone seminaria. Oczywiście są też organizowane konkursy w różnych kategoriach, gdzie tatuażyści mogą zaprezentować swój styl i jeżeli panelowi jurorskiemu się to spodoba, zostajemy nagrodzeni różnego rodzaju trofeami. No ja miałem to szczęście, że kilkakrotnie udało mi się wygrać na różnych międzynarodowych konwentach i przez to też ludzie widząc, że robię coś dobrze, z chęcią na przykład zapraszają, bo to też jest i reklama, i każdy z nas ma indywidualny styl i każdy prezentuje siebie w jak najlepszej formie. I dlatego też warto jest mieć artystów w różnych stylach i po prostu jeżeli oni mają deficyt danego artysty, to często zapraszają kogoś, okay. kto może zatkać tą dziurę. Jasne. Bo mówiłeś właśnie, że specjalizujesz się w kolorowych tatuażach. Tak, no właśnie ze względu na to, że zacząłem swoją przygodę od graffiti, to ten styl bardzo mocno się przejawia w tym, co robię na co dzień. No ze względu też na to, że nie mam żadnej plastycznej edukacji, rysuję wszystko z głowy. Mhm. I w stylu kreskówkowym jest to o tyle dobre, że nikt nie może mi powiedzieć, że o tutaj te oko jest za duże, albo ta ręka nie jest w proporcji, bo właśnie jeżeli w tym stylu, w którym ja robię, to jest nawet wymagane, że rzeczy niektóre są bardzo mocno przejaskrawione, przeobrazowane, wyeksponowane. Mhm. Myślę, że też to nadaje dynamiki, nadaje to jakiegoś indywidualnego stylu. Ale tak, no, na początku jak zaczynałem pracę, to pracowałem w studiu, które jest tak zwanym studiem ulicznym, gdzie było bardzo dużo wzorów o różnej tematyce na ścianach. Klienci mogli przyjść, pokazać palcem tak, podoba mi się ten wzór i ja wtedy wykonywałem dany wzór. Czyli na początku robiłem wszystkie różne możliwe style, które są, ale dzięki temu udało mi się też wypracować technikę i znaleźć swoją własną drogę i to, co mi największą przyjemność sprawia w tym, żeby zrobić jak najlepszy tatuaż. Mhm. A teraz jak jest? Ktoś ci mówi, co chce mieć i ty to projektujesz tak, wcześniej? Tak, często jest tak, że ludzie po prostu podają mi elementy, jakie chcą uwzględnić w swoim tatuażu lub w całej kompozycji. I ja na tej podstawie interpretuję ich zamysł. Jeżeli to jest to, co oni chcieli, to od razu to robimy. Jeżeli nie, to czasami przerysowujemy to kilkakrotnie, dopóki nie będzie. Tak, na kartce bądź też na tablecie graficznym. Mm-hmm. Teraz już częściej posiłkujemy się rzeczami cyfrowymi. Dużo rzeczy też, to co ja wykonuję, to rysuję bezpośrednio na skórze. To się nazywa, ta technika nazywa się freehand. To daje to dużą swobodę, ale jest też bardziej wymagające, bo tak jak narysujesz to teraz, no to tak jest. Jeżeli chodzi o wzór przygotowany na kartce, możesz go adaptować, możesz go przerysowywać, możesz coś zmieniać, coś dodawać, coś odejmować. Tutaj jak już podejmujesz się tego, no to jest tak, a nie inaczej. I tak jak ja danego dnia się czuję i jak ja to zrobię, tak to będzie wyglądać. Następnego dnia spojrzę na ten tatuaż i mogę sobie pomyśleć, kurczę, dzisiaj zupełnie inaczej bym to zrobił. Okay. I wielokrotnie tak jest. Okay. A zdarzały się reklamacje, że tak powiem, że ktoś był niezadowolony mocno? Całe szczęście nie. Ze względu na to, że ja starałem się robić każdy tatuaż tak, jak ja bym chciał mieć wykonany i dawałem z siebie 100%. Oczywiście zdarzają się czasami przypadki, gdzie podczas procesu gojenia coś pójdzie nie tak, gdzie czasami występują reakcje alergiczne na tusz. Także to jest wiele różnych też czynników. Po zakończonej procedurze przeze mnie, które mają wpływ na dobrą jakość tatuażu. I nie zawsze jest to błąd techniczny tatuatora, czasami są to różne czynniki zewnętrzne, które mają wpływ na to, jak tatuaż wygląda i czasami zdarza się tak, że są niekiedy ubytki jakieś w tuszu, które trzeba wypełnić i oczywiście robimy to bezproblemowo za każdym razem, bo nam też zależy na tym, żeby osoba nosząca dany tatuaż była z tego zadowolona, bo chcąc nie chcąc my się
jawnie pod tym nie podpisujemy, ale jeżeli ktoś zapyta, gdzie robiłeś, no to, to jeżeli ktoś powie i widzi fajną pracę, no to to jest... To poszta pantoflowa tak zwana. To jest reklama możesz mieć kolejnych sama klientów. W sobie, prawda? Mhm.